Co to jest? Miał mnie zabrać do pierwszego wolnego... A, jest. Anuczka. Gramy. Anuczka. Na stole się przywitam uśmieszkiem. Francuskiego nie znam. I mogę tylko spasować. Nie będę się wygłupiał. Zobaczmy, z kim gramy. To jest Anuczka. Fatome. Kotka. Erik Anderson ze Szwecji i Grete, albo ma 104 lata, albo 29, albo 30. Ania. Serduszkiem. 2 kara, no to mogę tylko spasować. Armeńskie wino znalazłem, czerwone, słodkie. Więc będę pięknie grał. I idzie końcówka. Mój nie ma otwarcia. Skiepścili się. Ciekawe, czy mój zawistuje w kiera. Ciekawe, czy ma króla kier. Rzuciłem mu na nieparzystą. A, to Anuczka to jest. 38. No tak, ściąga asy. Nie umie grać. No co ja zrobię? Tu już nie ma nic w karcie. 8 oczek. Czy to nie był single kier? Anuczka gra w asy. No trudno. I wpika. No, jak Anuczka ma dziesiątkę z królem. Nie ma. Kier jest. Pięć pików zostało. Wyrzucił lewe. Rzucam 7 dla niepoznaki. 9. Doliczył się. Nie dał się oszukać. Nakarał on, ciekawe. No, Anuczka już nic nie ma, no. Miała 2 asy. Gdyby miała jeszcze coś, żeby dała otwarcie, miałaby króla. Proszę, wyrobiła trefle. I chwila prawdy. Nie no, pik został w ręku. 10 lew. Nie będzie żadnego impasu. Pik został w ręku przecież. Anuczka miała 2 asy, króla kier i nie otworzyła kara. Oj, 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 Anuczka. Wygraliśmy 7, no bo im szła końcówka, no. 3 bez za to im szło. 4 piki. Brali 6 pikowych w bez atu. Dwie karowe to 8, trefla to 9. A oddaliby 2 kiery i 2 kiery, 2 trefle, bo oddali. Dama karo spadała. Oho, ho, ho. Anuczka nie umie grać. Skąd się tu wzięła? Fatome, France, zaawansowane. 3000 od... Przez niecałe 2 lata 3000 razy weszła. To jest 600 dni, 5 razy dziennie wchodzi. Dwa trefle to nie może być stejmen, jak mówią analfabeci szachowych, których w Polsce jest 99,9%. Steinman, to nie jest żaden Steinman. Na dwa kiery spasuje. Nie może być pytanie, bo ten już pokazał czwórkę pik. Trzeba było spasować na te kontra. Powinienem ją ze stołu wyrzucić. Ale kto jest 38 rocznik i ma 95 lat? Powinna spasować na dwa trefle. Gdyby spasowała na dwa trefle, wtedy te moje trefle grałyby do ich figur. Ojejku. Poza tym mielibyśmy 7 trefli. Co to jest? Proszę bardzo, gdyby przeciwnicy grali w kiery, to dalej by nam lewe. Kiedy my gramy w kiery, dajemy lewe przeciwnikom, bo zawsze byśmy puścili do czwartej ręki. Skąd ona jest, ta Anuczka? No ale jak ma 95 lat, no to może być i przykro. Zaawansowana. France, Fatome. Fatome. Ho, 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 ho. I to wyrzuci. Też trefla. I przebije asa trefla. No i dwa kiery do oddania i karo. Graj. As, karo, król, karo i karo. Połącz im kara. Może weźmiesz 4 lewy, będzie bez dwóch. Nie, nie umie grać. Waleta, żeby nie wziął. Jakby zagrała w 9, Eryk mógłby wskoczyć asem. A tak jeszcze 10 kier bierze. Oj, 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 Anuczka. Ale chociaż będzie dla widzów moich kochanych. O, 9 pod impasem była. No to jest dokładnie to, co mówię, no. O, dwójeczka mała. Walet. No co ty, bidulon, trzeba było dwójeczką. No i musisz grać 3 razy w karo, może mi się połączą. Raz. 2. Już nie ma wyjścia, musi tak grać. I trzy, może im się połączą. Połączą się, dama wypadnie. 9. Nie, jeszcze dama się ostała. Ajajaj. Za 800. Na szczęście nikt nie grał. Powiem bez atu, no trudno. Ona... Przecież cofnąłem, nie trafiłem. Trzeba podziękować. Nie jest to czysta ręka na bezatu, bo nie trzymam kierów. Ile Anuczka powinna wziąć lew? Ciężko było. Trefle się dzieliły, więc w treflach oddałaby 2, wzięłaby 4 treflowe, 2 karowe to 6, aspik to 7, w trefla leżałaby bez jednej i kierową by dostała, gdyby oni grali 8. 2 trefle by wygrała. Przepraszam je. Już nie będę na nią krzyczał. Liczyła na 4-5. Merci. 3 bez atu, dobry wist. 8 za... 4 karowe, 2 pikowe, 6. Trefle trzeba zagrać. Bloteczko, a nie mogę tak zagrać. Kierowa 7, treflowa 8. 9 lew biorę. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. Jak to? Raz, dwa. Aha, tu biorę 6. No to uwaga, karnie ściągamy. Tu czekamy na figurę. Jest figur. Sprawdzamy podział trefli. Niestety nie mogę przejść kierem. O! Zagrajmy na spadającą 10. O! Mamy jeszcze treflową. No to teraz trzeba sprawdzić podział kar. Ile mamy lew? 3, 4, 5, 6. No mamy wystarczająco dużo. Policzmy podział kar. Źle się podzieliły. No trudno. Pika wyrzucił. No to dajmy mu tego pika, niech sobie weźmie lewe. Tam pamiętamy, że dama została i 9 dobra. Ile mamy lew? Żeby ustawić szansę na przymus, to trzeba jednego przepuścić. A jak ja chcę wziąć tego króla pik? Już wiem, jak go chcę wziąć. Mhm. Ustawił tego w przymusie. Sprawdźmy, ale się skiepściłem, bo nie zostawiłem sobie, nie kara zagrałem, nie w tej... O, trefle się podzieliły. Szczęśliwie. Szczęśliwie wygrałem, bo się skiepściłem, lewę pikową posiałem. Karo nie. Ten bierze na kiera i daje pika. Nie ten wziął. Ajajajajaj. Erik poszedł, podziękował i dobrze, Eriku. Ojejku. Jakby siadł na króla, powinien królem trefl zabić waleta trefl. To wtedy wyrobiłby lewę na 9. Proszę przyjrzeć się w rozdaniu. Któż to jest? Gajpas Izrael. No trudno, będziemy grali. Co my tu widzimy? Łyk armeńskiego czerwonego słodkiego. 1 bez atu negatywne. Nic, spróbujemy zawistować w karo. Jeżeli partner ma... O, oni mają straszną siłę. Brałem zawsze 2 pikowe, 2 treflowe, 3 treflowe to 5, 3 karowe to 8. Ja z kier po kierowy mogli wziąć 3 kierowe. No musiałem to wygrać. Kopo, nie dostałem lewy treflową, a tam się skiepsiłem. Kara źle zagrałem. Nie zachowałem sobie przejścia do króla pik. Nie odegrałem króla pik. Powinienem zagrać karo i karo dodamy. Omiałem przejściem asem kier i asem trefl do stołu. No pasujemy. 3 pik forsujące do końcówki. Obiecuję 6 pików i ogromną siłę. Lis może być w singla. Pokazuje chodź. Piątka. Oj, 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 oj. Bi. Bi i w karo. Puść. Puść, bo to moja lewa. I pokazuję, żeby wyszła w trefla. Na promocji daję pika. I w trefla graj. Jak ktoś nie ściąga atutów, to ma takie problemy. No i w trefla graj. No. Ja dziewiątką, żeby wybić jakąś wysoką kartę i w karo na promocji jest dama druga. Obłożyliśmy nieobkładalny kontrakt, nie ma drugiej damy, trzeba było ściągnąć piki. Gretuś. Anna. Ania. 29 rocznik to by miała 104 lata. To niemożliwe. O, wyrobiła mi dziesiątkę. Albo sobie waleta. Dużo wzięliśmy. Ja już nie gram. Oj, duży zarobek będzie. 9 i 2. 5 pików można wygrać. Pas. Ja 2 trefle licytuję, cokolwiek. Czy założenia niekorzystne. Chociaż Grete nie będzie mogła odpowiedzieć, 2 trefle otworzyć. Pikowych brali 6, askier 7, askaro 8, astrefl 9. I dama karo 10. Pokazuje, że mam trefli 5. Dawaj, Anuczka. A może Anuczka jest 40. Ho, ho, jak ładnie zalicytowała. Może mieć 40 lat Anuczka. 4 piki, a Anuczka ma 3 piki. To są 2 pikowe do oddania. Jak ma króla tref, to domyka trefle i damę karo. To oddam jedno karo. Muszę spasować. Nie powiesz 5 trefli, Anuczka. Zagram w kierę na przebitkę. Kara moje straciły na wartości, trefle straciły na wartości, czyli dobrze zawistowałem, jeżeli Anuczka, ale nie może mieć asa damy. Kier. O! To jest sygnał, że przebijam. Anuczka powinna mieć damę. A może ma wartości w kierach, Anuczka? No, bez jednej. Dograj w asa kier, Anuczka. No przecież nie w trefla, ani w karo. I nie w pika. Ojej. Anuczka. Anuczka ma 3 kiery. Liczymy piki. No co prawda nie daje tych lew. No 12 pików zostało. No i co? Jaka nóżka ma damę w kierach? No nie może mieć, a miała 7 oczek w kierach. No to dama pik się zmieści. A i król to 10 oczek. To nie ma damy pik. Dwanaście oczek miała Anuczka i nie otworzyła licytacji z 5 kierami. Pięć pików zeszło, zostało... No 2 piki miała. Zostało 8 pików. Jak to 8? No 9 zeszło. Zostały... Nie. Teraz zeszło 8 pików, zostało... Nie, ile miałem tych pików? 2. Zostało 5 pików, to są jeszcze 4 piki? Aha! W stole się ostało. Jeden pik chyba w ręku został gola. Puść. W karo. No, Anuczka. Szykuje się do pochwały. Nie ma już pików. Ja mam jeszcze jeden kubek tego armeńskiego, słodkiego. Nie ma już pików. Ciekawe, dlaczego tylko 2,7. Dlaczego tylko 2,7? BMW Bharat Kotadiya, India, prywatne. Chyba Bridgebase wie, że popijam soczek armeński, czerwony, słodki. Odkryłem go. To jest 6,9 nega. To jest od 11, to jest 6,9. Brak czwórki kierowej, brak czwórki pikowej. Lepszy, młodszy może mieć 5 kar, 6 kar. Nie może mieć 5-5 w karach i w starszym. Ale może mieć starszą czwórkę do 3 kar. To listuje w Valeta Kier, no co ja mogę, napakowany jest. Lis Dame Pik może puścić lewe. Lis Valeta Kier przy królu może wyrobić lewe, przy królu łanoczki i damie karo. Dame Kier w centrum może wyrobić lewe na dziesiątkę. Jest to taki mini sekwens. Lis karo w trefla może coś wyimpasować. Nie ma damy kier. Gal musi mieć pełne kary. Aha. Król kier albo naprzeciwko, albo po prawej. I on ma ten sam element w treflach. No, w karo trzeba grać. Mamy szansę na pikową i w treflach. Tu nie mamy szans na lew. Jest jedno przejście na stół. Jakiś głęboki impas. 4. Dostało 9 kar. Bez króla karo. 5 kar zostało. Ciekawe gdzie. No u tego musi być. Musi mieć 7 kar. Czy ten po prawej ma 5 kar? Nie chciał grać 3 bez atu, więc ma dziury w kierach albo w treflach. Moje trefle bezwartościowe. będzie robił tak zwaną przeciągałkę. Cztery kara mu zostały. Rzuca kiery dla zmylenia. Trzy kara mu została. Trzy kara mu zostały, cokolwiek to znaczy. Mój ma waleta pik. Czyli dziura jest w kierach. Muszę puścić, a waleta pik zabić. Ale mój ma waleta pik, Anuczka ma. Anuczka się denerwuje. Anuczka ma mariaż trefl. I w kierach gra Anuczka. Bierz i w kiera. I w kiera. Jeszcze raz w kiera Anuczka. I bez jednej. O, piki wyrzuca, czyli... Aha. Ma dwa kara i co tam jeszcze ma? Jak ma pika, to A, pika to nie wygrał. Jak ma pika, to wygrał. Musi mieć trefla. A może się pomyliłem? Nie ma pików, musi bić. Położenie damy byłoby błędem. Ja mam pika, ona ma trefla. No karo ma. Ojej. Nic nie mogliśmy zrobić. Straciliśmy 5 i 6. Mieliśmy do wzięcia kierową, którą wypracowałem. Daniel przyszedł. Kierową, którą wypracowałem. No nie, no górne było. 11 lew górne. Kierową i treflową mieliśmy. Nic więcej. Teraz już mogę szaleć w licytacji. Kto to jest Daniel? Daniel M. No pika zgłoszę. Anuczka nie ma kar. Ciekawe ile ma pików. Nie chcę, to już nie licytuję. Szczególnie po 3 karach nie licytuję. Troszkę im zaburzyłem. O, 2 bez atu. Pasik. Czy powinienem zainwestować w Tefla? Nie. No nie. Powinienem zainwestować w Kiera? No nie wiem. W pick-up zainwestuję. Nie chcę grać bez datu. W czym jest dziurawy? W Kara też nie mogę inwestować. W Karo. Może mieć 3 Kara. To powinno być pytanie o trzymanie. Po pasie chłopak poszedł. Nie trzyma pików, bo nie powiedział 3 bez za to. Powinien mieć 5-5 w tych. No ale ten nie ma trefli. No ho, ho, ho. Za wysoko. I listuje na przebitkę. Ajajajajaj. Wis kierowy był lepszy. Walet wypadł. Ten ma 5-5, singla pik, ma 2 kara. Pokazuje dubla w kierach i chęć przebitki. Mam damę trefl na promocji. Niestety. Bijasem i w kiera. I w kiera. W kiera. No. Czwóreczka. I bez jednej. Jeżeli ma drugiego dwaleta trefl, to bez jednej. W pika nie mogę. No, bij. No to teraz se przebij. A, w pika nie mogłem. Kiery to były do przebitki. Niespodzianka z mojej strony. Nie można było dać kontry. Przecież bierze 8. A, nie bierze 8. 2 lewy bierze jeszcze. Tylko nie bij pierwszej. A, bierze 2 lewy. Osiem wygraliśmy. No